przemoc jest bardzo poważna w sytuacjach, gdy dotyczy dzieci, które nie potrafią się przed tym bronić, nie wiedzą, co mają w takich sytuacjach robić. Są one krzywdzone, poniżane, bite często, dlatego uciekają z domów, nie radzą sobie w szkole. Wobec dzieci jest zaniedbanie, znęcanie się, bicie, krzyczenie, obrażanie w brudny sposób. Agresja i przemoc. Dla mnie to są, że jest nadużywanie czynić psychiki, a także znęcanie się fizycznego. Często jest stosowane wśród rówieśników, jak ktoś jest słabszy, w szkołach, w ośrodkach, wszędzie. No i potem takie osoby mają uraz w głowie na bardzo długi czas. Dlatego nie można tak robić. Agresja w ujęciu dzieci, na przykład znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dzieckiem. Dziecko niesłusznie jest krzywdzone, pomimo tego, że mało rzeczy robi złych, a ojciec wyładowuje swoją frustrację na nim. Aby uniknąć takich rzeczy, trzeba zgłosić się do psychologa, rzecznika praw dziecka. Reagować trzeba bardzo na takie sytuacje, trzeba patrzeć, czy dziecko nie jest krzywdzone. Agresja i przemoc moim zdaniem to jest to, że dorośli ludzie biją swoje dzieci, krzyczą na nie i tego być nie powinno. To przemoc, nie wiem, tak to, gdy ojciec bije, matka bije, po prostu dochodzi do awantur. No, dzieci chodzą zaniedbane, głodne. Powiedz, znęcaniu się nad dziećmi, trzeba zawiadomić różne służby, na przykład policję, rzecznik praw dziecka. Walczyć z przemocą dzieci, trzeba informować rzecznika praw dziecka, służby porządkowe, takie jak policja, domy dziecka. No i ogólnie, no, trzeba robić tak, żeby tak nie było. No. Możemy walczyć w taki sposób, że po prostu jak widzimy, że jakaś wyżej fizyczna osoba znęca się nad tą mniejszą, to pomóc jej po prostu, albo powiedzieć tamtemu, żeby po prostu dał spokój i nie, na przykład sobie zaczynał do takiego, co jest jego parametrów. Albo zgłosić się też do rzecznika praw dziecka, albo praw obywatelskich. A tak to ogólnie pomagać takim osobom, które właśnie są, które są znęcane fizycznie. Działać krzywdzenie dzieci można na wiele sposobów. Na przykład zawiadomić mamę, tatę, wychowawców w szkole, wychowawców w takich placówkach i różne takie tym podobne opiekę i takie tym podobne instytucje. Patrzmy z krzywdzeniem dzieci! Yeah.